Cześć moi drodzy, dzisiaj już jest ostatni dzień przed wylotem. Mamy niedzielę, wylatujemy jutro o 10:35, ale jedziemy bardzo wcześnie na lotnisko, bo tak akurat musimy i też boimy się, że może być bardzo dużo osób. Koniec roku szkolnego równa się bardzo dużo lotów i tak dalej, więc może być naprawdę ciasno. Na szczęście nie mamy bagażu rejestrowanego, więc raczej nie powinniśmy potrzebować aż tyle czasu co inni. No i słuchajcie, zbieram się jeszcze na jakieś ostatnie zakupy i takie wiecie, jeszcze dla rabusia coś tutaj jak zostaje z Arturem. No, także powiem Wam, że ostatnie przygotowania dzisiaj i jutro już ruszamy do Polski. Czemu? A, bo tu są miejsca, dobra. Tu nikt nie jedzie na razie. Ładna dzisiaj w miarę pogoda, przynajmniej nie leje. Ciekawe jak długo. Robulku kuchony. Kuchony moje. Och, już powiedz, starczy miłości. Dzień dobry, Lila. Lecimy. Gdzie? Ono. Co ono? Nie wiesz, stałaś o 5:30 i nie wiesz, gdzie lecisz? Nie wiedziałam, że lecisz. Cieszysz się? Tak. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Tak, to dzisiaj jest ten dzień, lecimy do Polski. Słuchajcie, mamy mało czasu. I tak wstaliśmy wcześniej, bo 15 po 5. My z Arturem, dzieci chwilkę po nas, już nas słyszały. Mam gorszą szczotkę teraz, nie tą, co Wam ostatnio pokazywałam, bo tamta już jest spakowana. I teraz już widzicie, trochę gorzej mi się rozczesuje, chociaż ta też nie jest najgorsza. No i ogarniam się raz, dwa, trzy, słuchajcie. Pochmurne niebo jest, nie wiem, czy tutaj ma padać znowu. W Polsce ma być 30 stopni, a my i tak musimy się trochę ubrać na cebulę, bo raz, że u nas jest chłodniej, dwa, że chcemy zabrać sobie, wiecie, jakieś cieplejsze też rzeczy, bo jednak wieczory czy poranki w Polsce, mimo że jest ostatnio ciepło, też nie są, słuchajcie, upalne, czasami też pada deszcz. No, także trzeba się ogarniać i już powiem Wam, że się spieszę trochę, a jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że pakuję od razu, widzicie sobie, o, rzeczy, krem 50, najważniejsza rzecz. W ogóle jakoś wszystko mi się ledwo mieści, nie wiem, co jest grane. Wszystko jakieś takie, widzicie, gabarytowe jest. Ale cóż. Powinnam użyć gąbeczki, ale nie mam na to, słuchajcie, czasu. Na lotnisku w ogóle będziemy dość długo, ale to już Wam wszystko opowiem na lotnisku, bo teraz, jak widzicie, już jest późno dosyć. A jeszcze muszę wysuszyć głowę i zapakować jakieś drobne rzeczy. Siemka moi drodzy, już prawie wychodzimy, jedziemy za chwilę na lotnisko. Mam takie spodenki, mam bluzę, oczywiście u nas, słuchajcie, pada, nie mogło być inaczej. Dziewczyny jeszcze ostatnie rzeczy biorą. Tu rabuś sobie będzie dzisiaj urzędował, tutaj mam walizkę, plecak to jest moje, tutaj jest Matysi walizka, no i jeszcze mam to. I to wyjęłam, bo to są flamastry, które zawierają wodę w środku i boję się, żeby mi to nie przeszło przez bramki, więc stwierdziłam, że nie ryzykuję. Liluniu! Zbieramy się! No bo dobry jesteś. No bo dobry. I sobie postoimy ponad 7 minut, więc nie ma tragedii, słuchajcie. Przesuwa się kolejeczka. Tata? On lubi takie AI. No. Mamy gazetki różne. Auto. Znalazłyśmy sobie jakieś miejsce, słuchajcie. Zobaczcie, jakie mamy przestronne. I będziemy sobie teraz tutaj troszkę chillowały. I ja mogę się Wam pokazać?
Siadam sobie, słuchajcie, ogarniemy się trochę, usiądziemy, odpoczniemy chwilę i idziemy do sklepiku po wodę. Jest tak gorąco, jak zawsze na lotniskach, wiecie, jak jest na lotniskach. I słuchajcie, nie było tak źle, nie było aż takiej kolejki, 7 minut było napisane, że odprawa celna, ale to słuchajcie, jest jeszcze rano, my przyjechałyśmy celowo, 8:09, prawie 3 godziny przed odlotem, to nam się nie zdarza tak szybko być, ale bałam się, żeby właśnie nie było, wiecie, mega busy, więc wolałyśmy być wcześniej, no i też tata musiał jechać do pracy, więc nas przywiózł tak, jak jemu też czasowo, słuchajcie, pasowało. Jak dziewczyny nastawienie przed lotem do Polski? Dobrze. Cieszycie się? Tak. No ale też to smutno, bo zostawiliśmy tatę i rabusia. Tak, wzruszyliśmy się przy pożegnaniu taty, łezki były. No. Słuchajcie, wróciłyśmy właśnie z Matrzą ze sklepu. Kupiliśmy jakieś picia. 3 takie napoje w promocji kosztują, słuchajcie, 6 funtów. Na lotnisku, tak z ciekawości wam mówię, a wodę trzeba kupić jakoś w innej cenie. 2 za ileś. Jest jakiś nowy flakon, mogę spróbować? No, także dziewczyny mnie angażują, jak widzicie, nie mogą same otworzyć, żeby, ej, weź sobie dalej, sama otwórz. I ja mam kole 0, słuchajcie, i kupiłam batona. I ten baton kosztował 3,60, 3,50 funtów, także masakra, powiem wam cena. A było napisane 2 funty, a przy kasie się okazało, że taki mały batonik kosztuje ponad 3 funty, 3,5. No i wzięłam jeszcze do ssania, do samolotu. I to całe zakupy. O, takie były, patrzcie. O, takie jeszcze dziewczyną wzięłam. Spróbować? Spacerek, to chodź zobaczymy na samolotę. Idziemy? No. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to... Dziewiąta 45 otworzą bramki. A która jest? Już, o, dobra, dzięki. Idziemy do bramki, mamy bramkę 26. Tak, 26, czyli idziemy tu. No idziemy, idziemy. 26 będziesz w lewo skręcała. Idziemy już do samolotu. Kropi deszczyk, ale nie jest tak, że Lila, ty nie możesz tak z tyłu obstawać. Chodź. Lila mi zawsze zostaje z tyłu. My wsiadamy z tyłu, słuchajcie. Mati miejsce 29A, a my z Lilą 25A i B. Tak z ciekawości. Mati z tyłu. Zaraz startujemy. Until you are outside the aircraft. Before takeoff, please stand.
dawaj pączka. I oczywiście zaraz się... Jesteśmy, słuchajcie, po odprawie, już jesteśmy na lotnisku, dziewczynki poszły właśnie do toalety i zaraz idziemy. Martynka nas odbierze i zobaczymy małego Mikusia, jeszcze nie mogę, słuchajcie, doczekać. Lądowanie było średnie, ale nie było też złe, Lili się nawet podobało. No, także zmykamy do rodzinki, już się nie mogę doczekać, jest bardzo gorąco, jakby siedliśmy z samolotu parno, a my mamy długie bluzy i kurtki na sobie, ale u nas jak najbardziej rano kurtki były wskazane. Tak. Macie Mikusia? On ma ten, no, ale gorąco. I mamy Mikusię, naszą driverkę. Jedziemy. Ile pokazuje teraz ten moment? No, wiesz co, 27, a to no. 29 miało być. No i pewnie jest, tylko słońce się schowało. Obiadek pyszny. Dobre? Matysia już nie czeka. Matysia już nie czeka. Dobrze. Jak suszyku więcej. Gorące. Doleję dla malutkiego. Jemy. Ty. Ja wiem, że to słodkie paluszki. Jesteśmy w Polsce i pokażemy wam, co dostaliśmy. Dobra, ty chcesz zacząć? Tak, ja zacznę. Najpierw dostałam taką fajną, nie wiem co to jest, bo ja nie patrzyłam. Koszuleczkę fajną. Fajna, bardzo letnia, nie? No. A ja dostałam taką koszulkę i to jest napisane na niej, że zawsze jestem spóźniona. To jest prawda. Jestem. Okej. Okay. Ja też dostałam taki body lotion, sweet candy. Taki balsam do ciała. Ja też taki dostałam i mój jest karmel i popcorn. A mój jest słodkie cukierki. Mhm. Następnie dostałam taki żel pod prysznic i mój jest Sunset Peach. Ja też taki dostałam. Wtedy
Dostałam takie gumeczki fajne. Ja też dostałam takie same. Super, bo mi się przydają. No. Przydadzą takie. Następnie dostałam taki góralki i dwa oryginalne. Jeden mleczny, drugi czekoladowy i jeden truskawkowo-mleczny. I ja to samo. Góralki. Wtedy ja dostałam taki... O, świeczka fajna. A Lili cool jest... Cool summer. Cool summer, a mój jest relaxing holiday. Jak ładnie pachnie lepiej. Moja tak ładnie. Jak ta Janki. No, tą którą mojej koleżanki. I ostatnio dostałam takie skarpetki. Bardzo fajne, bo mi się przydadzą. I one mają takie kwiatki. Ja też. Tylko twoje mają serduszka i serduszka. Dajcie kciuka do góry, kochani. To są super rzeczy.